Co pan prezes kiedyś powiedział na samym początku, że dobry agent nie powinien mieć więcej niż 70 ofert w swoim pod opieką, ze względu na to, że też tak uważam, nie jest w stanie wszystkimi ofertami dobrze się zająć, tak? Także też tutaj aktualizacja ofert, dzwonienie, zajmowanie się. W momencie, kiedy ja wiem wszystko o mojej nieruchomości, ja nie muszę być przy laptopie, jeżeli klient do mnie dzwoni. Niech pan, ja oddzwonię, wie pan, jak ja włączę laptopa, to ja do pana oddzwonię, tak? Nie, ja wiem o tej nieruchomości, ja już go przy tym pierwszym kontakcie, ten pierwszy kontakt jest bardzo ważny. Tutaj mam przykład pensjonatu i znów inwestycja. Język korzyści, w przypadku, jeżeli ktoś będzie chciał kupić taki pensjonat, on musi wiedzieć, ile ten pensjonat ma pokoi, czy to jest obiekt rentowny. W przypadku klientów biznesowych musimy używać języka ekonomii, tak? Bo dla biznesmenów to jest właśnie język korzyści. Musimy wiedzieć, jaki był dochód z najmu przed zmienionego roku, tak? Także to są też bardzo, bardzo istotne tutaj rzeczy. Czyli skupiamy się na pierwszym zdaniu. Pierwsze zdanie opisu musi zainteresować czytelnika nieruchomością bez zbędnych uwag i wstępów. O takich rzeczach, że tekst powinien być wyrównowany od lewej strony. W naszej kulturze od tej strony zaczyna się szukanie początku tekstu, ponieważ czytamy od lewej do prawej. Także no to są takie podstawy, żeby wyjustować, żeby wypunktować, żeby ten tekst nie męczył. Pamiętajcie Państwo, że jeśli chodzi o tekst, długi tekst musi w interesujący sposób dostarczać możliwie najwięcej tych argumentów przekonujących klienta do zakupu, bo nikt raczej nie przeczyta od deski do deski tego tekstu. Każdy, tak jak powiedziałam, wybierze sobie jakąś część dla siebie, tak? Ja jestem zwolennikiem dłuższych opisów i uważam, że to jest takie uczciwe, że właśnie człowiek poświęci tego czasu troszeczkę więcej i a szczególnie już, jeśli są to nieruchomości na własność. Dobijamy do brzegu. Jest przykład pałacu, czyli też nieruchomość komercyjna. Tutaj historia jest ważna. To są pasjonaci, drodzy Państwo, w przypadku pałacy, w przypadku dworków, to są pasjonaci. On do mnie dzwonił klient, on chciał wiedzieć, jaki jest drzewostan. Ja musiałam, w opisie Państwo widzicie, choinka kanadyjska, magnolia japońska i tak dalej. Po co? Kolega mnie pyta z niego, mówi, po co ty to piszesz? Kogo to w ogóle interesuje? A właśnie interesuje. Właśnie interesuje. Ten starodrzew rósł tam od powiedzmy któregoś wieku, w przypadku tego pałacu 18, chyba 17-18 wiek, więc jest to dla osób, które na pewno tą nieruchomość ogromny atut. Ogromny atut. Tutaj mamy przykład opisu działki. I znów są wyjątkowe działki z dostępem do jednego z najczystszych jezior, tak? Przykłady działki inwestycyjnej. Czyli tutaj, tak jak mówiłam, znów język ekonomii, tak? Najpiękniejsza lokalizacja. I potem tutaj już popatrzcie Państwo, jest też tekst, że mamy odległość, tak? Czyli jakaś odległość do Torunia, jakaś odległość do Bydgoszczy. Co mamy w pobliżu, ale również mamy takie zdanie, zgodnie z postanowieniami studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, są to grunty położone na obszarze przewidzianym na cele mieszkaniowe, czyli ten nasz inwestor, on już wie, że dla tego terenu jest studium uwarunkowań i już nie będzie do mnie dzwonił i pytał, pani Małgosiu, proszę sprawdzić tą, tamtą, siam, bo ja już o tej nieruchomości wiem dużo i wiem o tym, co jest przewidziane, jaki cel ma to ten obszar, tak? Do czego możemy go wykorzystać. Nie, to jest taka miejscowość, tak się nazywa miejscowość, Zamek Liszbłowski. Dziękuję Państwu.